26 października, godzina 18, Centrum Inspiracje. Krok drugi w dekalogu twojej wewnętrznej zmiany. Krok drugi, przestań sobie przeszkadzać. Czasami słyszę opinie, które mówią, no ten Benewicz to pokazuje takie trywialne jakieś kukiełki, jakieś wagoniki. Ten sposób przekazywania informacji jest takim, no, taki przaśny, ktoś powiedział. No to znowu jakaś inna kukiełka wyskoczy. No i jeszcze tego gry w takiej postaci, że tutaj jest jakiś obrazek, a tutaj kolejne jakieś pytanie. No to wszystko jest takie, takie naprawdę, naprawdę naiwne. I oczywiście, gdybym to łyknął, gdybym to zaabsorbował, czyli zinternalizował, to mógłbym zacząć sobie przeszkadzać, czyli myśleć sobie, no rzeczywiście, używanie jakichś kukiełek, pokazywanie ich w filmach albo na szkoleniach jest takie naiwne, takie wręcz proste, prostackie. Otóż warto rozróżnić prostotę od prostactwa. Właściwie cała sztuka w edukacji, w rozwoju ludzkim polega na tym, żeby rzeczy trudne pokazać w sposób prosty. I dlatego zielony ludzik to metafora. Metafora, której możemy użyć i nasz mózg przylepia się, przykleja do bardzo prostych znaczeń, ale w związku z nimi może nabudowywać, rozwijać szersze koincydencje, skojarzenia, czyli może zacząć rozumieć ogromny zasób wiedzy. Problem z polskim mieszczaństwem, czy też inteligencją jest od lat taki, że próbuje trochę patrzeć na świat i na ludzi z góry. Właściwie inteligencja ma taką tendencję do pouczania innych, co mają robić, jak mają żyć, co jest właściwe, jak właściwie postępować, wypowiadać się. Właściwie cały czas ma tendencję do tego, żeby nas zawstydzać. No i oczywiście potrafi też świetnie zawstydzać sama siebie, konkurując sama z sobą. I na tym polega mechanizm internalizacji, przyswojenia, łyknięcia cudzych opinii. A zatem jeśli nie jesteś osadzony w sobie, jeśli sobie nie wierzysz, to w pewnym momencie absorbując, łykając cudze opinie, cudze oceny, zaczynasz sobie przeszkadzać. Zaczynasz sam sobie stawać na drodze do rozwoju, bo pojawiają się twoje myśli, pojawiają się twoje przekonania, pojawia się autorefleksja, która mówi, to niedobrze, jestem przestraszony, jestem niepewny, oni mnie źle ocenili. Ale, feedback warto przyjmować. Informacje zwrotne są cenną wartością, pod warunkiem, że nas nie powstrzymują, nie zabijają, nie ograniczają naszej kreatywności. Dlatego mówimy o pytaniach rozwoju, o pytaniach przeramowujących, kiedy pojawia się jakaś wątpliwość, jakiś feedback, jakaś informacja zwrotna. Możesz się do niej odnieść, zadając sobie cztery pytania. Czego mnie to uczy? Przed czym ostrzega? Jaką daje korzyść? Co wnosi nowego? Jeśli zadasz sobie te cztery pytania, nawet w sytuacji bardzo krytycznej oceny, błędu czy frustracji, to te cztery pytania pozwolą ci zyskać dystans, ale jednocześnie przyjrzeć się do tego, że być może warto wyciągać wnioski. A zatem wracam do moich kukiełek, bo dzięki kukiełkom, wagonikom można zrozumieć często zawiłe zjawiska. To zaleta umieć wytłumaczyć coś na jabłkach, a niekoniecznie wada. Bierz zatem informacje ze świata, myśl o zasobach i zastanawiaj się, w jaki sposób cztery pytania przemiany, rozwoju pomagają ci wyciągać odpowiednie wnioski. Czego cię to uczy? Przed czym ostrzega? Co wnosi nowego? Jaką daje korzyść? 26 października, 18, Centrum Inspiracje, krok drugi. Po drugie, przestań sobie przeszkadzać. Zapraszam. Maciej Benewicz, intensywny warsztat.